Microsoft Teams. Czy można tego używać za darmo w firmie i kiedy taka darmowa wersja się kończy? O tym dzisiaj opowiem. A nazywam się Bernard Fruga i na tym kanale opowiadam o gadżetach ogarniania rzeczywistości, tej cyfrowej, tej zupełnie offlineowej. Czy Teamsy są darmowe? Oczywiście, że są. Ostatnio moja klientka postanowiła przenieść swój zespół do pracy hybrydowej. Miała tylko dwie licencje. Microsoftu 365 i mówi, no dobra, ale mam tutaj kilka osób w zespole, czy mogę te osoby dołączyć? Oczywiście tak. Co więcej, można dołączyć te osoby na trzy sposoby, dlatego, że nie ma jednych darmowych Teamsów. Są tak naprawdę trzy rodzaje darmowych Teamsów i czasami bywa to trochę mylące, żeby to ogarnąć. Pierwszą taką najprostszą opcją w sytuacji, gdy masz licencję biznesową Microsofta 365 jest uruchomienie tak zwanych Użytkowników Exploratory, czyli takich eksplorujących, i to są licencje zupełnie darmowe, które umożliwiają użytkownikom wejść na Teamsy. Nawet możesz im też włączyć opcję Outlooka, czyli mogą mieć też skrzynki mailowe. Na Twojej firmowej domenie jest to super, świetnie to działa. Jest tylko jeden haczyk: mianowicie ten, to konto, ten Teams Exploratory działa tylko przez jeden rok. I to przez jeden rok od uruchomienia pierwszego konta użytkownika. Czyli, na przykład, masz 10 osób w zespole, uruchamiasz w styczniu pierwszemu, w lutym drugiemu, w marcu trzeciemu, a na przykład w kwietniu jeszcze siedmiu pracownikom te konta. Natomiast te 12 miesięcy upływa od momentu pierwszego użytkownika. Czyli tak naprawdę z końcem, na przykład tego roku, z końcem grudnia, powiedzmy, jeżeli to się zaczyna od stycznia, kończy się ten okres tych kont darmowych. I co wtedy? No i wtedy masz czas na to, żeby opłacić licencję i wtedy ci użytkownicy mogą mieć konta płatne albo jeżeli nie opłacisz, no to te konta się dezaktywują. Czyli jest to darmowe, ale tylko ograniczone w czasie. Natomiast to eleganckie, dlatego że wtedy każdy użytkownik ma swoje konto na twojej domenie, tak jak my na przykład z Olegiem mamy domenę Hybrid Solutions Prono, to każda osoba na tym koncie eksplorator u nas będzie miała po prostu swoje imię, na przykład Janek, małopka Hybrid Solutions, Ania, opcję Hybrid Solutions i tak dalej. I to jest pierwsza opcja, można powiedzieć taka najbardziej oczywista dla tych, którzy już mają wykopioną usługę, na przykład jak ta moja klientka dla dwóch pracowników, a chciałaby dołączyć jeszcze kilku innych, żeby mogli korzystać z Teamsów. Czy jest jakaś inna opcja? Jest. Jest opcja zupełnie darmowa, która się nigdy nie kończy. Ale jest to opcja, jest to właśnie ten free, ten Microsoft Teams free, czyli darmowy, ale ona wymaga żeby Twoja organizacja jeszcze w ogóle nie miała Teamsów, czyli w ogóle nie masz licencji, nie korzystasz z Microsoftu i mówisz: O, może byśmy się zarejestrowali do wersji darmowej. I wtedy oczywiście rejestrujesz organizację, masz konto darmowe i to konto darmowe się nigdy nie kończy. Czyli można powiedzieć, to konto darmowe jest trwalszym kontem darmowym, bo jest naprawdę darmowym na zawsze, a nie tylko to konto Exploratory, które jest takie na próbę, do tego, żeby sprawdzić, jak Ci się to podoba i potem, żeby kupić. Ale mówiłem, że są trzy sposoby, żeby używać Teamsu za darmo. Otóż nie tak dawno temu Microsoft wprowadził też opcję Teamsów do użytku osobistego, czyli jesteś w stanie, mając swoje konto osobiste, na przykład takie konto na tej domenie małpkaoutlook.com no bo troszkę bywają, bywają mylące te konta Microsoftu, więc tak najprościej rozróżnić, które jest firmowe, które jest niefirmowe, to, że firmowe zwykle będzie na domenie firmowej, czyli na przykład to moje, Bernard Małopka Hybrid Solutions Pro, to jest firmowe, natomiast to z moim imieniem, nazwiskiem małpka Outlook.com, to będzie prywatne, to przypisane do mnie i prawdopodobnie w twoim przypadku też będzie tak, że masz swoje osobiste konto outlookowe i z tego konta, logując się tym kontem na Teamsy, jesteś w stanie używać Teamsy, a oni to mówią dla przyjaciół i znajomych, czyli zupełnie prywatnie. Natomiast jeżeli używasz tego konta do takich spotkań służbowych, to można cię zaprosić właśnie z tym kontem na domenie na przykład outlook.com do pracy w zespołach na Teamsach. I to jest ten trzeci sposób używania Teamsów bezpłatnie. Oczywiście nie nomiam do tego, żeby dziadować, tak żeby sprzedawać używać Teamsów za darmo, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nim wasze firmy wzrosną, szczególnie w przypadku startupów, to potrzebujecie jakiegoś czasu na rozgrzewkę. I mi się wydaje, że tutaj stąd jest ten pomysł Microsoftu, tych kont exploratory, które, które pozwalają wam przez rok poużywać tych kont za darmo, no ale też te, te Teamsy free, darmowe, czyli dla tych osób, które chcą używać kanałów Teamsowych, zespołów kanałów i też spotkań Teamsowych, a nie potrzebują całej infrastruktury Microsoftu, no i ta opcja Domowa, domowa dla przyjaciół, ona ma zastąpić Skype'a, czyli mamy się spotykać ze znajomymi właśnie na Teamsach. Mam nadzieję, że to wyjaśniło tą łamigłówkę o tym, jeżeli Teams za darmo, to jaki? No, jak widzicie, są trzy różne opcje Teamsów za darmo. To tyle, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że było to przydatne i pogodnie Was pozdrawiam.